Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już pół do dziesiątej minęło, więc myślę, że kto miał przyjść, to już przyszedł. Kto się spóźni, to mu chmurka poświęci. A potem jeszcze w kościele jest o 10, o 12. Myślę, że każdy będzie miał poświęcenie. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto zmartwychwstania święcimy także pokarm. Kiedy zakończymy święty post paschalny i spotkamy Chrystusa zmartwychwstałego we mszy świętej wielkanocnej, powrócimy z radością do naszych domów i razem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy sobie wzajemną życzliwość podczas składania życzeń przy dzieleniu się poświęconym jazdkiem naszego nowego życia. Prośmy Chrystusa Pana, aby zawsze obecnie wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę w dzień zmartwychwstania. Przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa. Chleb żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb, wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowie i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obyłeś świat grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny, wszelkie pokarmy mięsne, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chlebie, życie Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka jako znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się dzielić także wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Jeszcze wodę. W imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania Twojego ludu, który wspomina Twoje wielkie dzieła przedziwnego stworzenia i odkupienia. W swojej dobroci stworzyłeś wodę, aby używiała ziemię, a nasze ciała oczyszczała, pokrzypiała. Ty ukazałeś nam Twoje wielkie miłosierdzie, kiedy przeprowadziłeś naród wybrany przez wody Morza Czerwonego i uwolniłeś go z niewoli egipskiej, a on był święci wodę Jordanu i strawił. Przeszedł podrażające, ślubo ścielne, rzeźni